czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Swords and Souls Never Seen. Możecie sobie sami podziękować za ten kolejny odcinek, bo to dzięki wam, waszym zachętom, waszym wyświetleniom, obejrzeniom i komentarzom gramy dalej. Sam jestem też ciekawy, jak będzie wyglądać zabawa w rozwijanie tych naszych tutaj, można powiedzieć, że potworków. Mamy moskito, ale myślę, że można by znaleźć kogoś potężniejszego, jak chociażby kret. O, nie tutaj. Jak zdobyć kreta? Jak zdobyć kreta? Bo to mnie to ciekawi. Wiem, że tutaj mieliśmy w tym muzeum chyba piosenkę krecią. To musiałbym zobaczyć Mall After Beat. Okej, czy to jest EWEQ? Ja sobie to muszę oczywiście zapisać. Ewek. Dobra, czyli pozdrawiam wszystkie Ewy przy okazji. Może nawet ktoś, jakaś Ewa ma nazwisko na Q. Albo na Q. To samo. Tu cały czas oczywiście jeszcze rybek nie mamy, ale mamy już wędkę, tak? Nauczyliśmy się, albo wiemy, że możemy kupić książkę, która pozwoli nam łowić, więc no cały czas są nowe rzeczy, które chcę sprawdzić, to też mnie mocno zachęca, żeby po prostu się bawić. Właśnie to. Sprawdzać, testować i tak dalej, więc wiemy, że jak se pójdziemy być może tutaj, to chyba tutaj są beat them all i tu byśmy znaleźli kreta. EWEQ, tak? Żeby go schwycić, ale na początku musimy znaleźć kret. Ten kret jest na 30 poziomie, także całkiem nieźle, tylko musimy... O, ten kret jest na 31 poziomie, proszę bardzo. Nic nie muszę robić, prawda? A czy możemy złapać... To są krety na 32 poziomie. Jest jak to leje, nieźle. To strzelimy z łuku może. Proszę bardzo. Tu możemy dźwiąkać? O nie, nie zdążyłem. Ale raczej... Nie sądzę, żeby można było złapać. Raczej na pewno nie będzie można złapać mamuśki. Użyję wszystkich zdolności specjalnych, nie wiem po co, bo i tak ginie. No dobra, tak. To w sumie nie do końca o to chodziło. Chodziło o to, żeby, czy tak, jak będziemy do trzeciej fazy, to trzeba będzie zacząć ich łapać, więc jeszcze raz spróbuję to zrobić. Dobra, powoli próbujemy złapać. EWEQ, ok, jeszcze raz. Mam nadzieję, że się uda. I mamy to. 32 poziom kreta uchwycony. Proszę bardzo. Oczywiście jeszcze trzeba wziąć pod uwagę fakt, że... O, proszę bardzo. To było szybkie. Trzeba wziąć też pod uwagę fakt, że nasz komar też, zobaczcie, już ma 28 poziom, więc sobie też razem z nami tutaj poćwiczył. No i możemy go od razu sobie tutaj wymienić. Możemy wrócić do wioski, pójść tutaj i wziąć sobie naszego kolegę kreta. Szkoda, że nie można im zmieniać imion. Byłoby fajnie, gdyby można było zmieniać imiona. Zobaczcie, jego siła jest o wiele potężniejsza niż siła komara. Także teraz będzie z nami kret. Będzie krecił razem z nami. Bardzo dobrze. Pewnie będziemy sobie zmieniać tych chowańców, czy tam jak to ich nazwać, naszych kompanów. Szkoda, że właśnie mówię, że nie można dać im jakiegoś imienia. Ale dobra, spróbujmy sobie teraz pójść do Spitters. Czyli co? Jakieś będą plujące dziadostwa? Koboldzik. O, nie zdążyłem kliknąć. Okej, dobra, muszę też sobie przypomnieć w ogóle, jak się grało, prawda? Pamiętać o unikach, o jakichś takich tutaj zwrotach akcji. Dobra, myślę, że jeszcze strzelimy. Nie zdążyłem nawet strzelić, bardzo dobrze, ale to jeszcze jest... O, Kobold Spitter. On 56 poziom? No skubany. Już uruchomiłem wszystkie opcje, jakie można było uruchomić. Co my nie wiem czemu, biorąc pod uwagę fakt, że... Tak. Zapomniałem, że mamy jeszcze bossa, a nawet... Oj, teraz jest ich kilka. Oto, teraz mogę trochę przesadzić z poziomem użycia specjalnych zdolności. Dobra, odbiłem. Nie ma żadnych obrażeń. Dobra, użyłem wszystkich możliwości obrony, jakie były. Kończymy jeszcze tego gościa, postaramy się przynajmniej. Ach, nie zrobię uniku, teraz jestem trochę otruty, ale dam radę. Myślę, że to nie powinien być większy problem. Oczywiście na początku zwykle wykańczam minionów, spróbuję zrobić unik. O, to był fatalny unik, fatalny moment. Ale wiecie, teraz w tę grę muszę się wkręcić po tej dłuższej przerwie. Dobra, oj, nie chodziło o to, widzicie, ja poprzestawiałem. Dobra, tabulator też przestawia. Muszę chyba tabulatorem przestawać bardziej. O, mój kumpel w ogóle padł. Dobra, to teraz oczywiście uruchamiam wszystkie swoje moce specjalne. Trucie, dziabanie, siekanie, jeszcze strzał. Proszę bardzo, nie wiem czy mi się uda przeżyć. Zrobiłem unik, dobra. Nie był to idealny oczywiście, unik nacisnąłem, tak. Ten cios krytyczny za 22 tysiące był całkiem niezły. No dobra, i lecą różne bajery. 59 tysięcy. Co? 59 srebrnych monet. Jakich tysięcy? Q.
Queen's Scouts. Myślę, że tutaj mamy w ogóle, tutaj w tym miejscu są Lost Stamps, to są też jacyś, jakieś ziomki do złapania. No dobra, myślę, że co? Możemy zobaczyć tutaj u Blacksmitha coś ciekawego. On coś chce nam powiedzieć. The things I make, it is nice of you to buy them, but do you appreciate the variety they offer? I really hope you will try each different type. It bothers me imagining you only using one. No na pewno będziemy chcieli używać jednego, ale dobrze, że przypomina, bo w sumie trzeba pamiętać tak, że mamy wiele broni różnych. Możemy użyć tych, wiem, że często poprosiliście o podwójny sztylet, więc możemy spróbować podwójnym sztyletem. No właśnie, Old Coot Rod możemy sobie kupić i Fishing for Dummies. Czemu nie? Kupmy wędkę? Proszę bardzo, możemy teraz zobaczyć, jak ta wędka w ogóle sama z siebie działa. Apple Elixir dawał nam co? Mogę restore health in combat. Idealne dla słabiaków. Okej. Okay. Tu co to robiło? Stronger... A, to jesteśmy silniejsi. Dobra, no to możemy kupić tak jedno, żebyśmy mieli po jednym w razie czego. Mamy też co? Tutaj Turtle Ring dawał nam... Stay behind the shield, I'm not judging. Co, no możemy pokupować te rzeczy? Oof Ring, co robił? W ogóle OOF to wydaje mi się, że to jest skrót jakiś. Wiem, że często widzę w komentarzach, że ktoś pisze, nie wiem, oof i to pewnie coś znaczy. Out of, nie wiem, forder? Out of forder, no nieważne. When you're about to die, you don't. Chyba uratuje, może mnie uratować przed śmiercią w sumie. Ale dobra, na razie nie będę chciał tego kupować. Na razie myślę, że... O, market. W markiecie nowe rzeczy. Baking in F minor, barking, okej, okay. I stamp echoes, to charm the cute stampy, a tutaj, if you find a cute hill fox, try this, o, czyli możemy tutaj lisa złapać w ten sposób, okej, okay. Im więcej kupujemy prawdopodobnie, tym więcej możemy tam potem ogarnąć, o, i mamy teraz fishing for dummies, how to catch fish in 3 simple steps, cast your line, hold the mouse longer to cast farther, wait, when the hook shakes, click fast, okej. Okay. Hold mouse to reel in, but watch out for the line tension for the fish when the fish is struggling. Casting farther will increase chance to get rarer fish. Reacting fast upon bite will make the catch easier to reel in. Czyli szybko trzeba zareagować na to, jeżeli złapiemy jakąś rybę. No dobra, zaraz sprawdzimy, jak to wszystko działa. Tu mamy też, możemy zabrać jeszcze kasę od niego. 52 oczywiście będziemy chcieli jak najszybciej inwestować tutaj u niego. To jest 309 monet, bo wiadomo, że im więcej też ryb złapiemy, to też on więcej będzie miał kasy dla nas, tak? Bo to wszystko się jakby ładnie tutaj przekłada na gotówkę. To nam pewnie mówi, o, to jeszcze coś będzie chciał do nas powiedzieć. Want to become better with a bow? Hmm? They don't hesitate to hit multiple targets at once. They will all count as bullseyes. Yes, I can be nice sometimes. Also, you can control the coin's bounce direction. Depending on where you hit it. O, proszę bardzo. Czyli, no, okej. Okay. Czyli, dobra, rozumiem. Jeśli będę chciał ćwiczyć i zbierać gwiazdki. W porządku. Dobra. No tu będzie trzeba poćwiczyć. Wiecie co, ja bym chętnie, wiecie co, skoro tu już jesteśmy, poćwiczmy, jak wygląda srebro. Ojej. Teraz muszę się przyzwyczaić do tego, że tu mamy już wyzwania. Jaka będzie kolejny poziom przeszkadzajek? Tutaj... w tym wyzwaniu, bo na razie mieliśmy tylko te pierścienie. Wow! Co to ma być? O Jesus, jakieś magiczne dziadostwa. O panie. No dobra, to przyznam szczerze, to może być ciekawe. Dobra, zobaczymy, czy mi się uda to ogarnąć. Nie zrób żadnego błędu przez 25 sekund, tam widzę. Dobra, postaram się nie popełnić błędu. O nie! One widać, że... Uj! Zapatrzyłem się, no właśnie. Widać, że to będzie trudne. To będzie trudne. Spróbujemy sobie z tym jakoś poradzić. Dobrze byłoby też rozwijać oczywiście nasz ten... Inwestować też tutaj w ten... Ale chyba mamy za mało hajsu, żeby inwestować. O matko. Jak to dziwnie leci. Ale mam całkowity mindfuck. No nie wierzę. 25 sekund mam wytrzymać bez błędu? Jak mam tego dokonać? Może nie gadając. Ta, to wiele zmieniło, nie?
Dobra, udało się. 25 sekund. Kaszek się skupia. I już, niestety, ale no, jest ciężko. Muszę przyznać. Ale dobrze, to znaczy, że jest wyzwanie. New combo meda w tym samym momencie, kiedy zlamiłem, także spoko. Ale na, moim zadaniem teraz jest po prostu podniesienie statystyk, więc jest na szczęście ten łatwiejszy bonus. Łatwiejsze wyzwanie, tak? A wiadomo, że te bonusy dają mi po prostu dodatkowe statystyki, umiejętności. Reach combo, no właśnie, reach combo. No i proszę bardzo, i proszę bardzo, i proszę bardzo, no bez problemu z tym reach combo. Teraz muszę gwiazdki zdobyć, ale to też nie jest problem, ja tutaj jestem mistrzem zdobywania gwiazdek, muszę się zamknąć. No właśnie, to już jest, o Jezu, to strasznie mnie myli to, nie wiem nigdy skąd to przyleci jednak. Ale myślę, to się da jakoś wyrobić, tak coś czuję, skąd lecą te atakujące gnidy. Dobra, mam. 27 sekund. No i właśnie. I się skończyły. Teraz reach combo. O, star combo. O, to może być wyzwanie. Na szczęście poleciały same jabłuszka, więc super. Dobra, to będzie moja ostatnia próba na trening miecza. Dobra, dobra, to wystarczy chyba, tak mi się wydaje. Też często mi pisaliście, Staszek, jeżeli chcesz szybko nabyć jakieś statystyki, po prostu odpal sobie obronę i nic nie rób. To statystyki same się, prawda, tutaj nabiją, bo z czasem po prostu i tak zawsze coś odbijesz od swojej tarczy. To trochę takie oszustwo bym powiedział. No dobra, ale mamy dwa zrobione challenge, pewnie podbijemy sobie też trochę poziom. Nawet podwójnie. Okej. Okay. No, zobaczcie, no, bardzo ładnie. Było tam 300 parę, już jest 4900, także ładne podbicie. No, myślę, że możemy podbić teraz trochę właśnie obronę, żebyśmy się trochę... Teraz tak, no, wydaje mi się, że będę podbijał raczej to, z czym mam największe problemy. Także wydaje mi się, że z agility dla mnie to będzie największy problem, więc zaraz w niego będę inwestował, bo coś czuję, że on będzie dla mnie stanowił rzeczywiście duży problem. Choć też mnie ciekawi, dzisiaj zobaczymy też, jak wygląda srebrne strzelanie z łuku, jak wygląda srebrne unikanie, ale teraz zrobimy sobie trening znowu obrony przed, o matko, przed ciosami. Już prawie zrobiłem to zadanie, kiedy po prostu rzucili we mnie zbyt dużo jabłek pomieszanych z tymi wszystkimi przeciwnościami losu. Także nie jest łatwo, kurczę, ale podoba mi się, no kurczę, no ja wiem, nie mówię nic odkrywczego, ale po prostu, no podoba mi się sposób, w jaki te minigierki są stworzone. O kurczę, to było niebezpieczne. Ja właśnie najgorsze to, że muszę kombo gwiazdek zebrać. Dla mnie jest najtrudniejsze tutaj, bo ja się naprawdę... Kombo gwiazdek, bo jest same zbieranie gwiazdek spoko, ale kombo, nie mogę popełnić żadnego błędu! No i znowu nie wiem, czy nie miałem 10 czy 9. Także to wyzwanie jest dla mnie, no dość dużym... wyzwaniem, jak widać, ale spróbujmy. Teraz się uda. Aha, to się udało. Udało się, dobra. Cały czas jeszcze jedziemy na kombo gwiazdek. Ojoj, dlaczego? Jakoś chyba za lekko ruszyłem myszką. Kurczę, przecież to było proste do obrony, a to tak schromolić. Dlatego Staszek umie. No właśnie, teraz... No właśnie, odbijam. Teraz mam increase stats, więc spoko. Fajnie by było na przykład, żebym mógł dotknąć na przykład myszką gdzieś, na przykład prawy przycisk myszy zrobić... O jest, zagadałem się znowu. Prawy przycisk myszy wcisnąć i po prostu... Wow. I zatrzymać na chwilę, żebym mógł zobaczyć, co jest moim kolejnym konkretnym zadaniem. Ja wiem, że też mówiliście w komentarzach, że Staszek, ale to w sumie jest zawsze to samo. W sensie, że zawsze musisz albo tyle razy podnieść statystykę, albo tyle razy zrobić coś tam. Ale z drugiej strony ja wiem, że to jest zawsze to samo. Ale jestem ciekawy, do czego teraz zmierzam, bo jeżeli wiem na przykład, że mam zrobić coś, na przykład jak na te gwiazdki, to bardziej się skupiam, żeby te gwiazdki rzeczywiście przyjmować, tak? Bo jeżeli... A teraz po prostu mam zdobyć gwiazdki.
to już wolę, tak? Bo już dzięki temu nie muszę, nie mam tego stresu, że popełnię gdzieś błąd. Ale mnie teraz zaatakowało tymi gwiazdkami. No i się zapatrzyłem na jednego, okej. A i teraz żadnego błędu przez 23 sekundy. To akurat lubię, w sensie nie popełnij błędu, musisz być perfekcyjny. Z tych stresujących wyzwań to akurat nie popełnij błędu przez jakiś czas. Mnie to mniej stresuje niż zdobyć te cholerne gwiazdki. Bo czasami one idą pod takim kątem, że po prostu się kurna nie da. No i gwiazdki tak zbieram póki mogę. I są łatwe do zdobycia. No i już, proszę bardzo, i po krzyku. O nie, tam było Rich Star Combo, a ja właśnie zniszczyłem, o nie. Pewnie tak mnie czeka chociaż jedna, no właśnie, jeszcze ten błąd. Dobra, to jeszcze zrobimy Rich Star Combo i zmieniamy, idziemy walczyć. Robi się gorąco. Jest, dobra. Zrobiło się na tyle gorąco, że i tak dam radę. O, proszę bardzo. I już od razu. Okej, dziękuję. Dobra, to było tyle. To na tyle, dziękuję za ten super trening i mamy, moi drodzy, srebro! Challenge Plus! Będziemy chcieli zobaczyć, jak to wszystko będzie się zmieniać. Podbiliśmy sobie trochę wyzwania. Jeszcze nie wszystkie tutaj zostały wyzwania zrobione. Proszę bardzo, kolejny level up. No to wiadomo, że lecimy w Agility. I teraz tak, wydaje mi się, że skill... Mamy dwa punkty do skilli, no właśnie. Co byśmy chcieli? Tutaj nie możemy, potrzebujemy... No właśnie, dobra. O! O, możemy wszystko dać. Mam 12% szansy na to, że ukradniemy z hajsy. Dobra, bądźmy złodziejem. Tutaj mamy co? Super Crit Damage. Increases Damage Multiplier for Super Critical Hit. Okej. Okay. To jest Dodge Counter, dobra, a to jest Dodge Charges, rozumiem. No dobra, to tu jeszcze oczywiście musimy podnieść to na kolejny poziom, żeby dostać jakiś Super Unlock at Skill Level 3. A, nie, Skill Level 3, to musimy... Kurczę, no właśnie to jest to, że nie mogę odjąć jednego punktu, to bym chciał tutaj dorzucić. Także to jest trochę smutne, że trzeba to tak... działać. Okej, no dobra, ale to wiecie, tu mamy trochę jakby pozbieranych rzeczy. Jeszcze jakieś expy w ogóle mi wleciały. O, ja akurat poziom wbił. 132. Widzę, że dostarczy, zacznijcie poćwiczyć, już mamy 192 hajsy. Dobra, no i oczywiście idziemy w agility, tak. Myślę, że agility będzie główną taką rzeczą, którą będę tu chciał, z którą będę chciał działać. Dobra, mamy 192 tysiące. To w sumie... Dobra, mógłbym oczywiście training camp tam podnieść i w ogóle wszystko pokupować. Mogę też... Jezu, żeby ją wynająć potrzebuję 107, ale kurde, to drogie jest. Tawerna. Dałaś, w tawernie byliśmy. Tu blacksmith, myślę, że pójdziemy... O, zrobimy sobie lepszy sprzęt za 94. Dziękuję bardzo. Bow throwing. Pięknie. Będziemy chcieli na pewno też zrobić tak, że tu wszystko oczywiście pozamieniać na lepsze. I tu wybierzemy sobie... Podwójny sztylet, o. Będziemy walczyć na razie podwójnym sztyletem. Myślę, że to trzeba dostosować do przeciwników. Barking in F minor. To od razu moglibyśmy to kupić i... Healy Fox. I kurczę, Healy Fox jest nasz. Tutaj możemy w sumie wydać też te hajsy po to, że prawdopodobnie tu ulepszyć nasz camp. Dobra, ulepszamy na 12 poziom. O! Będziemy ulepszać płotek. Bardzo dobrze. Idziemy. Na razie nie kupujemy nic więcej. Idźmy, zbadajmy, co tu będzie w tym miejscu. Dobra. Queen's Scout. O! Jaka laseczka. Nie wiem, czy ja teraz... Dobra, strzela. Okej, dobra, dobiłem ją. Świetnie. Nacisnę też E. No właśnie, teraz o to chodziło, żeby tutaj... O, ładny dziab. Dobra, atakuje niestety, ale nasze... O! O kurcze, bardzo szybko mój kolega został stłamszony. Więc teraz używam... Wow, ale strzał to był piękny. Oczywiście użyłem wszystkich... Dobra, wszystkie użyję umiejętności, wszystkie strzały, bo to i tak jest koniec. No dobra, poszło szybko. Trochę dziko, ale mimo wszystko... Wow, ile dostaniemy teraz dodatkowych rzeczy. Dobra. Idziemy to oczywiście na siebie nałożyć od razu. Co dostał? Wow, to już w ogóle brązowe. To ciekawe, no proszę. Brązowe, bardzo ładnie. To zwiększa moją odporność, to prawda. Zgadzam się z tym. No dobrze, to co mamy? Teraz tutaj Awkward Grove. No dobra, i mój kurcze ziomuś
jest o wiele bardziej potężny. O, i tu będziemy mogli teraz zdobyć kolegę. Rzeczy strzelimy. Nie wiem, czego nie dobiło go to. Tylko teraz dobiję. Tutaj go zajmiemy się tak. Dobra. I znowu padł. No i mój kurczę Kreto to nie daje sobie rady za długo tutaj. Dobra, lecimy ze wszystkim. Ło, jakiś dżin się pojawił. Watch out, uważaj. Can't control myself. Czemu nie możesz siebie kontrolować, chłopcze? Co jest grane? We wszystkim, co będę mógł, to w niego palnę. Łak. Resisted. Resisted, czyli... Ło, ale on napieprza. Też potrafię magię. Super Poison Arrow. I nacisnąłem. I zginął. Pięknie, ale to była całkiem szybka walka. Phew, I'm so sorry about that. It still happens sometimes. If you don't mind, I will go now. Sorry again. Okej. Okay. To chyba nie chciał tego zrobić. Był może opętany, czy coś w tym stylu. I nas atakało 243 srebrne monety. Dobra, to myślę, że jak zrobimy jeszcze jedną potyczkę, to akurat może nam wleć kasa, albo wleci nam kasa po prostu tak sama z siebie, no bo w końcu 42, to nie za dużo. Czekamy, aż wleci nam 300 chyba, tak? Ile tam tego było? 309 jest nam potrzebne, żeby zwiększyć tutaj znowu przychody. Myślę, że to jest dość istotne. No i nawet level up nam się zrobił. Proszę bardzo, okej. Okay. No to oczywiście w agility. Muszę sorcery też podnieść za chwilę. Właśnie, mieliśmy połowić rybki, tak w ogóle. O, tu jest ktoś. Chce ze mną rozmawiać? I saw Pupset working at the training camp the other day. I'm happy for him. He finally found someone to work with. You will stay around a bit, won't you? Co? Ktoś przyszedł ćwiczyć? Nie widzę nikogo takiego. A pytanie, czy ten koleś pojawił się w tawernie? O, jest! Proszę bardzo, Jean. A zatrudnimy go, niech będzie. Hire me? Oh, you're so serious? Oh, okej. Okay. No, bardzo jest odważnym bohaterem. To trzeba przyznać. Dobra, na razie oszczędzamy hajsy, bo chcę ulepszyć wiadomo co. Tamten teren. Dobra, co my tutaj mamy? Sleepy Tunnels. Okej. Okay. Muszę pamiętać, że mam przecież cały czas czego tutaj dziabnę. Dobra, ło, piękny strzał. Bardzo ładnie. Nie wiem, kogo atakować pierwszego. Może zaatakujemy jakimś pociskiem i jeszcze tym. Boom. Ja też mam Fireballa, proszę bardzo. Tylko mój Fireball jest... nacisnąłem, dobra, zdążyłem. Tylko mój Fireball niestety jest, ale to bardzo, bardzo, bym powiedział, taki... słaby, no bo wiadomo, moja energia magiczna jest trochę obniżona. Dobra, weźmy go. Dobra, już poszło. Pięknie. O kurczę, dobra, to trzeba wykończyć wszystkich dookoła. Myślę, że możemy zrobić... O! Zdążyłem kliknąć drugi raz. Zrobię wszystko na niego, a potem zaczniemy trafiać tego zubiego całego. Tak, na razie się na nim skupimy. Dziab, dziab. Tylko tak, ja chciałem użyć wszystkie specjalne zdolności. A! Nie wiem, czy mi się udało odbić, czy nie do końca. Mam wrażenie, że użyłem wszystko na niego, ale... A! O, i on zapamiętał dopiero teraz na te ataki. Ale bez sensu. No dobra, to już go dobi, no niż niech będzie. Dziab. No tak, patrzcie, zapamiętał wszystkie specjalne ataki na tego, zamiast użyć je na... Ja je dawno już użyłem na tego króla tutaj. Nic po ni. Dziab. Muszę też pamiętać, że... A, nacisnąłem. Dobra, muszę też pamiętać, że przecież mam ten. Że mogę też parować i unikać. O tym często zapominam. Muszę pamiętać o takich rzeczach. O, zdobyliśmy jeszcze jakieś budki. 550. Wow, mam fit na poziomie czwartym. Bardzo dobrze. Inflacja w tej grze jest bardzo wysoka, jak widzicie zresztą. Mamy lepsze buty, no to zakładamy lepsze buty. One tylko, to tylko w sumie armor zwiększa. Nic więcej. Skille na razie nie ma. Okej, tu mamy kolejną rzeź. Cracked Coccyx. Cracked Coccyx, to jest Peters. Wiem, że tu gdzieś były przecież przed chwilą te typki. Zaraz połowimy też ryby. Tu były te typki... pniaki, które można by złapać. O, co chcesz ze mną tu pograć? Oh, nice to see you! Hopf told me the loved his pet. Poor things, but I'm sure you'll have him. Oh, and Finf, you are in the mines. Bring back some cobalt paintings for my gallery. Fee you fun. Fee you fun. Dobra. Fee you fun tu. Jedziemy z inwestowaniem. Proszę bardzo. Teraz tym o wiele więcej gotówki na dzień. Teraz 3 złote monety trzeba będzie zainwestować. To jest od cholery pieniędza. Otóż jeszcze pieniądz i tak leci na nas. Dobrze. I jeszcze tutaj ze skarbonki trochę weźmiemy. 340. A to na pewno nam się do czegoś przysłuży. W markiecie możemy sobie kupić na przykład
Możemy kupić od razu już to. Stamp Echoes, czyli Charm Cute Stampy. Nie? I je próbować złapać. Choć myślę, że na razie ciekawszym byłoby chyba zainwestowanie w Training Grounds. Szczególnie, że... O, zainwestujemy sobie jeszcze dalej w płotek. Szczególnie, że będziemy chcieli zaraz właśnie poćwiczyć coś, nie? Więc zróbmy Sorcery. Czyli naszą magię. Spróbujmy wbić na... Wow. Spróbujmy wbić naszą magię na wyższy poziom po prostu. Teraz. To jest taka umiejętność... Dość ciekawa. Trzeba po prostu nauczyć się po prostu ruszać tą różdżką i będzie dobrze. I za chwilę pójdziemy też połowić ryby, zobaczymy jakie tam będzie. Jaka tam będzie minigierka z tym związana, bo już można było wyczytać z książki, że... Minigierka była... O nie... A w ogóle Bronze Mission's completed, także trzeba jak najszybciej je skończyć, bo... Tu już nie mam super misji do podnoszenia poziomu. Zastanawiam się, czy właśnie zabawa tą magią nie jest najprostsza. Bo w sumie, jeżeli dobrze się zaczyna prowadzić tę różdżkę, to cała reszta pozostaje naprawdę dość dużym banałem, ale z drugiej strony wystarczy tylko raz trochę wyjść z jakby z momentum stracić, albo coś takiego zdobyć. Widzicie? No, szło, tak? Może to się uda już zaliczyć na maksa. Kurczę, jeszcze nie. Szło ładnie, ale nie zażarło tyle, ile trzeba. Jeszcze muszę podbić przynajmniej do... Gdzie co? Ja mogę to w sumie podbić mechanicznie teraz tak. Dobra, użyjemy trochę, żeby już podbić na srebro. Proszę bardzo, challenge plus, reszta idzie w agility. Mamy to. I również mamy prawdopodobnie tak, nowe specjalną zdolność jakąś i to jest co? Super mega chance, increase super mega chance of fireball and thunder. O, to ciekawe. Ale to jest większe, bo to mi odblokuje 30% szansy na to, że kogoś otruję. Sparzę w tym przypadku. Dobra, tu nie mogę podnieść, tu nie mogę podnieść, tutaj mamy co? A, szansa na truciznę podczas strzału. Tu potrzebuję złotego, a tu potrzebuję sorcery damage bonus. O, jeszcze większy jak użyjemy tutaj. Dobra, niech będzie. Spoko. No dobra, to co jeszcze sprawdzimy? W takim razie jesteśmy już na srebrze. O, to w ogóle jak mam podbite agility na 5100, no bo... No właśnie. Sprawdzaliśmy już to. Sprawdźmy jak wygląda zadanie range na srebro. O kurcze! Większy poziom. Ale za to ruchome. Dobra, już żeśmy poczuli na własnej skórze, jak to robić. Nie lubię zabawy akurat w łucznika. Oczywiście jak strzelę kilka naraz, to wiadomo, że jest bonus. To już zauważyliście na pewno. O kurczę, jakieś jeżdżące typy. O ja, to już bardzo coraz ciężej jest trafić. Coraz ciężej jest trafić, kurczę. Ja tu jeszcze jeżdżą, to trzeba trochę przewidywać ruch też po części. Podoba mi się. Mogę też mówili, że mogę kierować, tak? Ruchem. Z drugim stronę, z ruchem, jak ja tu zaraz stracę moje combo. Jak już combo dawno start. Widzicie, teraz gorzej trafiam, no bo teraz ruchomy cel. Dobra, muszę poćwiczyć jednak te szybsze strzelanie. Już wyszedłem też z sprawy, ale na razie... Dobra, jest spoko. Chciałem sobie przypomnieć, jak to w ogóle działa, chociaż no... Ruchome cele są... ciężkie do trafienia w środek. To muszę przyznać. Szczególnie, że w pójdzie będzie jeszcze trudniej. Można by tak odbijać je na zamiany. Dobrze, że teraz wyskakują dwa, to było, to jest ciekawiej. Dziab. Tak trochę próbuję przewidywać ten ruch. Dziab. Ups! Trafiłem. Co? A, bo to było star combo teraz do zrobienia, a ja nie mam star combo. No teraz po prostu staram się w to trafić. To naprawdę trzeba przewidywać ten ruch, bo inaczej strzała w ogóle nie trafi w tę czaczkę. No, myślę, że star combo to nabijemy, jak się uda w końcu to wygrać. O! A może i teraz nabiliśmy star combo, proszę bardzo. Jeszcze mamy monetkę. Ach, myślałem, że nabiję jedno i drugie. O! O, dobra, to już będzie koniec. Tamtego nie trafiłem i już poszła, dobra. No, a jeszcze raz spróbujemy. Razem na fullnym spokoju. Kurczę, nie zdążyłem, o Jezu, ale zobaczcie, w ostatniej po prostu sekundzie chyba po prostu nie doleciała strzała, bo...
strzała nie doleciała, bo ewidentnie. Mam wrażenie, że już trafiało w tarczę, a tu nagle powiedziało mi, koniec combo, nie? A ja muszę zdobyć teraz gwiazdki, to akurat nie jest trudne. A tam jeszcze, proszę bardzo, z gwiazdką nawet weszło, że trafiłem oba naraz. Teraz się jakieś nabijają rzeczy. Pewnie dlatego, że combo mam nabite. O, tutaj w ogóle jakieś combo mi nie weszło, mimo że kilka było obok. Nie trafiłem dwóch naraz po prostu, jak było obok siebie. Tu czasami po prostu trzeba aż poczekać wręcz, bo czasami rzeczywiście jedną strzałą można trafić kilka rzeczy, niż męczyć się na przykład potem trafiając na przykład do drugiej strony, bo coś zabierzemy coś z jakiejś strony. O, tu podwójny. O, tam mogłoby się ładnie połączyć. Bym to oczywiście wyczuł. O. Też czuję, że myślę, że najgorzej trafić te dalsze punkty. Ale z drugiej strony, jak po kolei się je trafia, to wtedy ma się najwięcej czasu na strzelanie i trafienie. Ładnie leci na razie, aż się nie mogę kurna podrapać. A widzę, że cały czas tam łoje jakieś bonusy. 38 gwiazdek teraz. Tu mam przynajmniej czas na to, żeby spojrzeć. O, ładnie. O, gdybym tamtej z tyłu nie trafił, to byłoby po prostu po krzyku już. Na razie. Stateczne są stabilne. Widzę, 32 mam bonus w ogóle z combo gwiazdek. Na razie jeszcze super. Oj! To mi zeszło. Huch! To mógł być ten element, który by zakończył zabawę, ale mamy, dobra. Cały czas łoimy. Myślę, że właśnie ten... strzelectwo będzie u mnie chyba najwyżej, bo czuję, że mi najlepiej idzie. Ale też słyszałem wasze różne opinie, że mówiliście, że niektórym wam idzie lepiej. Na przykład właśnie agility, który u mnie, dla mnie jest akurat najtrudniejsze do opanowania. Także każdy ma swój konik gdzieś w tych wyzwaniach. Ops. Dobra, jest na razie git. No, ładnie. Combo 400 prawie. 357, dobra. Całkiem nice. Aha. Ło! No właśnie, straciłem już poczucie. 366, dobra. Na razie styknie. Zobaczmy, ile to podbije. No, mówiłem, że najlepsza statystyka. 6112. Całkiem nice. No jeszcze pewnie podbije mi jeden poziom. Może dwa? Dwa poziomy. Bardzo ładnie, podoba mi się też animacja, jak to wszystko tutaj ładnie śmiga. Dobrze, no lecimy z agility, tak jak mówiłem, żeby podbijać trochę. Na razie wydaje mi się, że to jest jakby dla mnie największy problem, więc będę podbijał dodatkowo. Okej, dobra, to chcemy zobaczyć jeszcze coś? 66. Wiecie co? Może zobaczę, czy nie zarobiłem tyle kasy, żeby tutaj na przykład jeszcze zgarnąć 270, no właśnie, teraz więcej też hajsu leci. Może jeszcze zrobiłoby się upgrade, zanim by się dalej ćwiczyło. No, 414, to jak to tutaj? Ile tu potrzebowałem hajsu, żeby zrobić upgrade? 850, o kurde. To jednak sporo. Dobra, ale możemy w takim wypadku zrobić na razie przerwę, pójdziemy połowić ryby. Wydaje mi się, że ryby też zwiększają ilość tych elementów, które można dodać do muzeum, wtedy... Moim zdaniem będzie łatwiej, okej. Hold mouse to cast. Click when it hooks. Hold mouse to reel in. Muszę kliknąć w momencie, kiedy ryba zostanie... Złapana to. O! I co teraz? Trzymam. Aha! Tylko muszę. Don't reel too much when fish struggles. Okej, czyli. Muszę się nauczyć. Dobra, czyli zaciąganie muszę robić w momencie. Dobra. To muszę sobie też przypomnieć wskazówki, których czytałem. To się wyczuje jakoś. No chodź, rybka, dobra. Aha, i muszę po prostu zaciągać, kiedy ryba sobie. Kiedy ryba się nie rzuca, tak? A kiedy się rzuca, to po prostu odpuścić. Chyba o to chodzi. O! Mamy pierwszą rybę. Jej! Ruby trout. 1 na 7. Okej. Okay. I rzut. Nie wiem, czy wystarczy, że podtrzymam na maksa i wtedy dalej mi poleci. Ciekawe, jak to zrobić, żeby tam dalej poleciało. Ale widzę, że są trzy różne rodzaje ryb chyba. Tylko i wyłącznie trzy. Ciekawe, czy tu chyba wagi nie ma, tak? Perfekcyjnie. Złapana. Dobra, zaciągamy. O, to się teraz rzuca. Chodź, dziewczynko. Chłopaczku, nie wiem, czym jesteś. Chodź, zapraszam. Dobra, odpuszczam. Jak tylko się rzuca, widzę, że są bąbelki, po prostu puszczam myszkę. Teraz cały czas myszkę trzymam. Oj, proszę bardzo, znowu ruby trout. To już drugi. A więc ciekawe, co by się stało? Aha, bo maksymalnie mogę ich zebrać 7. Pewnie o to chodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje, że o to chodzi. Dobra, kolejna ryba. Come on. Nie wiem, jak wam się będzie oglądać łowienie ryb, bo to dość trochę takie statyczne. O! Proszę bardzo, mam jakiś achievement, Fisherman's Horizon. O,
Gdzie tam się rzucasz, dziewczyno? Ja się po prostu muszę odpuszczać, kiedy zobaczę, że moja wędka robi się czerwona. O, właśnie. Po prostu o to chodzi. Nie przeciągnąć, nie pozwolić, żeby się zerwała. I mamy... O, gupik! Blazing fish. Wygląda... Wiecie co? Nie, wygląda jak bojownik bardziej. Taka rybka akwariowa, bojownik. Bardzo ładna. O, teraz po prostu kliknąłem, nie przytrzymałem. Teraz bliżej jakby pojawił się ten mój spławik. A wydaje mi się też im dalej, że im potężniejszą będę miał wędkę, tym dalej będę mógł rzucać. Great! O, to nie było jakoś super. To great mi wyszło. Im perfekcyjny, im szybszy ruch, tym łatwiej będzie ją zrealować, w sensie zaciągnąć. Jeśli dobrze pamiętam ze wskazówek. Dobra, nie rzucaj się tak spokojnie, dziewczyno. O-o. O, no właśnie. O. Skubana się rzuca. No widać, że to dużo zmieniło to, że ja po prostu... O, o. Coś czuję, że chyba się nie uda, bo jest dalej niż była. Trzeba po prostu reagować na perfekcyjny catch musi być. Wtedy mam największą szansę na to, że uda mi się ją zaciągnąć. O! Udało się. Wow! Jest zupełnie nowa ryba. Diamond Bass czy Diamond Bass. Proszę bardzo. Fishing Amateur dostałem achievement. Nie wiem, coś tam się poklikało, coś się pozmieniało. Mam trzy rybki. To na razie może tyle. Zobaczymy, co to zmieniło w muzeum. Czy to coś zmieniło w muzeum? A, w ogóle czas to tak średnio mija. Znalazłem akwarium 10%. Mam 109... 110 prawie monet na dzień. 109 monet na dzień. A ile miałem zanim zacząłem łowić? Mogę to sprawdzić. Pewnie na montażu zobaczycie. Znaczy, na filmie. Ja po prostu sobie sprawdzę na montażu, jak to wygląda też. Dobra, co możemy za te 419 kupić? Możemy kupić ten Turtle Ring, który jest pewnie dobry, jak mamy tarczę. Nie umrę, jeśli mam zamiar umrzeć. Okej, no to myślę, że na razie jak muszę te rzeczy kupować. Ja co, i tak muszę rzeczy kupować, bo wtedy blok cooldown jest mniejszy. Okej, muszę je kupować, ponieważ dzięki temu prevent death once per combat będą się pojawiać nowe rzeczy. Jak tylko wyjdę i wrócę, to ona zawsze ma 4 przedmioty. Oczywiście coraz droższe. My days in the never seen. Co to jest? I found that on the beach. Probably a traveler's diary. O, może jakieś sekrety się uda odkryć w takim wypadku. Dobra. To co? Możemy też ulepszyć swój dom. Wtedy będzie więcej expa lecieć. Myślę, że możemy... Build. Ok, możemy coś zbudować. Zbudujemy sobie, o, schody i zbudujemy sobie okno. Chociaż jedno okno w domu niech będzie. I teraz mamy 3 i 6. Mnożnik expa. Niech będzie. Dobra, wracamy. I komuś trzeba złoić dupkę. Jeszcze cały czas mamy naszego kolegę z nami. Cały czas. Battle cracked. Kokex. Cracked kokex. Myślę, że strzelimy też z łuku. Pięknie, bardzo ładnie. New enemy discovered. O, on zwiększa coś tam sobie. Skubaniec. Nie wiem, po co sobie zwiększa, jak i tak zaraz zginie. O, jeszcze sobie zwiększył. To bardzo dobrze, bo i tak nie przeżyje tego. Dobranoc. Już cię nie ma. Co na początku? Dobra. Dziab. A, kurczę, czy znowu? Wydaje mi się, że trzeba zaatakować po... Ja bym atakował po tym. Po zabiciu. Wtedy będę wiedział, czy mam jeszcze go dobijać. Pięknie. I uruchamiamy wszystko teraz, bo co się będę zastanawiał, nie? Dziab, dziab. A tak, bo niektóre oczywiście używają akcji, niektóre nie używają akcji. O, skubany, ale zginął przy okazji. Znaczy nie, dobra, zginął, ale mój kret ile nabił zaraz z ekspów. No dobra, skubaniec sam się wysadził w kosmos. W porządku, nie będę narzekał. A to jest dużo hajsu się zarabia teraz za walki. Phew! That was intense, I'm glad I didn't hurt you this time. Well, I don't expect you will ask for my help again, so farewell? Nie będę potrzebował twojej pomocy. Skąd takie założenie? To jest block cooldown, to nam nie jest potrzebne. Prevent death once per combat. Dobra. Na razie nie. The Holy Order. O, dobra, to mi się podoba. Jakiś zakon świętych. What is a peasant doing here? Trespassing on holy ground during a holy demon hunt is a sentence of holy death. Nie płacz. Kolego, nie płacz. Dobijemy go oczywiście. Szczałem. Coś jeszcze kret mógł coś zrobić w sumie. Dziab, dziab. Bijesz. A, chciałem zrobić unik, ale nie zdążyłem. Kret dobije, mam nadzieję, bardzo dobrze. Dobra, kleryk. O, kliknąłem. Pięknie. Dobra, to są damage dopiero. A, counter. I to jeszcze z łuku. Bardzo ładnie. Teraz mi wyszło. No dobra, i znowu cała trójka. Dobijemy go jeszcze z łuku, bardzo dobrze. Po kolei będziemy go wykończać, nie? Wykańczać.
nie wykończać. Kurczę, nie zdążyłem zrobić teraz uniku, niestety. Dobra, zrobimy tu boom. O, on się leczy. Ach, pudło. Bardzo ładnie. Death. I to lecimy już całością. A masz... Nacisnąłem. Świetnie. I jeszcze krytyczny cios. Bardzo dobrze. Git. I znowu mnóstwo hajsu. Ło, ile wyleciało. A, pewnie ta zbroja... Tak, trzy elementy zbroi, które oczywiście... Ło, mamy już pierwszą złotą monetę. Mega. Ten element zbroi, który i tak prawdopodobnie już na nas jest za słaby, jak widać, ale nie wszystko. Dobra, to nam się przyda. Te brązowe rzeczy to niepotrzebne. Okej, okay. Wiecie co? Trzeba zmienić broń. Od razu zmienię, żeby... No, po prostu testować różne opcje. Możemy wziąć... Okej, okay, tu możemy wziąć rzeczywiście ogłuszanie. Czemu nie? Dobra, to teraz co? Wracamy do wioski. Mamy mnóstwo hajsu. Coraz więcej tego hajsu. Tavern. Możemy... A, ale to też, kurczę, to mimo wszystko i tak droż... I tak cena rośnie. I to jest ciekawe. Przecież... To co? Nie brałem jej do siebie, a cena cały czas jej rośnie. I to jest ciekawe. Że ona cały czas jest coraz droższa. Mimo, że jej nie biorę. Okej. Okay. Mamy tyle hajsu, że myślę, że możemy... Co możemy zrobić? No, możemy zainwestować tutaj przede wszystkim ten hajs. Żeby zupgrade'ować kamp, proszę bardzo, tutaj wydane. O, jakie ładne tutaj podejście kamieniste, bardzo spoko. Dobra, to na koniec, moi drodzy, tego epizodu, czegoś nie testowaliśmy na srebrze. Wydaje mi się, że cały czas nie testowaliśmy na srebrze, no, na pewno Sorcery i na pewno Agility. Let's spice things up and work on your critical reaction when you see... Okay, press left arrow or right arrow in my direction to attack me. Okay, left arrow or right arrow in my direction to attack me. Czyli muszę zaatakować go, kiedy pojawi się wykrzyknik. Be grateful I let you hit me. Dobra, niech będzie, zobaczymy. O, a dobra, bo teraz to chodziło, że muszę skakać nad nim, jasne. Teraz się zorientowałem, że to rzeczywiście on jest tutaj gościem, z którym ja tutaj walczę. Tak się teraz super ekstra zorientowałem przez zupełny przypadek. O, o, no i to był mój błąd. Tak, to muszę teraz jeszcze reagować, czyli dodatkowa rzecz do pamiętania, że kiedy jest wykrzyknik, to nacisnąć strzałkę w kierunku, w którym on stoi. To też jeszcze trzeba wiedzieć, o właśnie, w którym kierunku on rzeczywiście tutaj jest. Ło! Kurde! Przestawić się potem z obrony, z ataku na obronę, no to jest trudne. No mistakes for 25 seconds. O, już to widzę. Dobra, ale spróbujmy. Udało się, ale od razu, zobaczcie, od razu już jak tylko udało mi się to zrobić, to momentalnie, żebym przegrał, o nie, 9 star combo. Ale to jest chyba bardziej wykonalne niż się wydaje, a no właśnie. Tylko też naprawdę w ostatniej chwili trzeba zareagować. O właśnie, to nie jest takie łatwe, szczególnie nie jestem ciekaw, czy niezadanie krytycznego ciosu wpływa na brak gwiazdki. O, proszę bardzo, zrobiłem, ha! To było dziwne. Increase stats, bardzo dobrze. Jestem ciekaw, czy zawsze w tej samej kolejności. O, widzę, że zwiększamy... Ojojoj, new combo medal, dobra. Zwiększamy też prędkość wszystkiego tutaj. Medale się sypią. To chyba mój rekord gwiazdek. Ja nawet nie zauważyłem, że mam ich teraz... Cicho, cicho. Aaaa, 43! Chciałem powiedzieć cicho, cicho. Kurka, dobra, dobijmy jeszcze do tego kolejnego poziomu. Jest 14, dobra, okej. Okay. Nice! Silver Disciple dostałem achievement w tym momencie. Ale to myślę, że właśnie dlatego, że zdobyłem... Mam wszystko srebrne. To ciekawe, że wcześniej nie wbił ten achievement. O, prawie 41 poziom. Okej, okay, ładnie. No i oczywiście... O Jezu, to moja agility ma teraz 7500. Mega, mega dużo, bym powiedział.
No dobra, to skoro tam aż tak dobrze poszło, to ja bym powiedział, że wręcz zmienię trochę jakby zabawę i podrzucimy na przykład sobie trochę do Defense i trochę na przykład do Sorcery. Czemu nie? Dobra, moi drodzy, skill jeszcze dostał mi jeden do wzięcia. Czy mogę wziąć jeszcze jeden Sorcery bonus? Mogę zrobić. No to zrobiłem. To na tyle, moi drodzy. To na tyle, bo już długo nagrywam, 52 minuty, więc to na rzeczywiście wystarczy. I zobaczymy, może będziemy się jeszcze spotykać w Souls and Sorcery. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I ja wam dziękuję bardzo, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Teraz oczywiście jest okres Oxygen Not Included oraz niewątpliwie Kindergarten 2, więc na nie serdecznie zapraszam przy okazji. A ja się zdecyduję później, co zrobię z tym rzecz, z tymi rzeczami. Dwa? O Jezu, czy już mogę zwiększyć? Już inwestuję, proszę bardzo. 350 monet dziennie. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Także serdeczne dzięki jeszcze raz. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska już niebawem. Jeszcze tu zerknę? Są rybki, proszę bardzo, te rybki tu sobie pływają. Jest ta zielona, tu jest ta zielona. Czyli każda ryba, którą złapię, tu się daje do licza, okej. Pa, pa!